Temat pływalni w szkole podstawowej nr 10 wraca niczym bumerang. To, że stan techniczny basenu i jego infrastruktury wymaga interwencji, było oczywiste, ale chyba nikt nie spodziewał się, że sytuacja jest aż tak zła. Ekspertyza Niecki odarła ze złudzeń. Ten obiekt nie nadaje się do remontu. Ta ekspertyza, można powiedzieć, krucjalnie zwierzyła włosy na głowie. Wydłużenie i wymiana nitki basenowej na zupełnie nową nitkę, gdyż zgodnie ze zdaniem tutaj osoby przygotowującej tę ekspertyzę, ta nitka jest w tak fatalnym stanie i zbudowana z tak niskiej jakości materiałów, że nie nadaje się ona tam w dalszej perspektywie do użytkowania. Zatem jest to jakby największy wydatek. Oprócz tego oczywiście technologia basenowa, która jest już przestarzałą technologią. Tutaj ekspertyza również wskazuje na to, że należałoby ją wymienić na nowszą. I to są jakby takie dwie najważniejsze kwestie i najdroższe kwestie. Natomiast w ekspertyzie również znajdujemy zapisy o ewentualnej pracach związanych ze wzmocnieniem dachu nad basenem oraz wymianie okien, które nie spełniają standardów, obecnych standardów szczelności. Natomiast te prace jakby nie są pracami koniecznymi, warunkowymi do wykonania, gdyż jest to tylko i wyłącznie zalecenie, a nie konieczność. W Suwałkach prócz basenu w dziesiątce mamy jeszcze dwie kryte pływalnie. Akwapark z niecką sportową o wymiarach 25 na 21 metrów oraz rozbudowaną częścią rekreacyjną złożoną z dużej niecki połączonej z basenem do nauki pływania i znajdującym się tuż obok brodzikiem dla najmłodszych. Prócz tego kompleksu dostępny jest również basen przy ulicy Wojska Polskiego. Nie ma wątpliwości, że istnienie szkolnej pływalni znacząco ułatwiało życie zarówno dzieciom, jak i nauczycielom z tej placówki. Wynik ekspertyzy jednak skłania do bardzo głębokiego przemyślenia dwóch kwestii. W jakim stopniu likwidacja szkolnej pływalni utrudni dzieciakom z dziesiątki naukę pływania i czy stać nas na wielomilionowy wydatek na wybudowanie nowej niecki? Określa ona tutaj potrzebę wydatkowania środków finansowych w wysokości ponad 7,5 miliona złotych. Więc są to bardzo duże środki finansowe. Koszt budowy nowej niecki, nie ma co ukrywać, jest wręcz odstraszający. Później obiekt trzeba jeszcze utrzymać. Do dwóch działających dzisiaj pływalni miasto dokłada niemało pieniędzy. Miasto Suwałki finansuje działalność zarówno basenu przy akwaparku, zarówno basenu przy ulicy Wojska Polskiego, ale również basenu w szkole podstawowej nr 10. Na tych działalnościach nigdy nie zarobimy. Jest to warunek, który musimy tutaj brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o utrzymanie akwaparku, to w skali rocznej ten budynek pochłania około 5 milionów złotych. Mówimy tutaj o wszystkim, czyli o kosztach funkcjonowania budynku, ale również i o wynagrodzeniach pracowników, z czego około 3,5 miliona złotych jesteśmy w stanie zarobić w postaci biletów, czy też innych należności, które pobieramy w akwaparku, więc mniej więcej kwotę 1,5 miliona złotych dokładamy do działalności z kasy miejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o basen przy ulicy Wojska Polskiego, jest to kwota 800 tysięcy złotych w skali roku, tyle pieniędzy pochłania utrzymanie tego obiektu. Czy zatem potrzebna jest nam kolejna? Na to pytanie mogą odpowiedzieć wyłącznie radni.